Dzień dobry, Jacek Balkan to jest kolejny w tym tygodniu odcinek motodziennika. Motodziennik we wtorek. Zapraszam. Na dzisiejszy program to obfita porcja nowości, a zaczynamy od nowego BMW serii 1. Za odchodzącym powoli do przeszłości autem, oznaczonym w zależności od wersji symbolem E81 albo E87, nie przepadaliśmy za bardzo. Przynajmniej przez kilka pierwszych lat. Auto miało kilka zalet, m.in. napęd na tył, praktycznie nieoferowany w tej klasie, a także niezłe silniki i skrzynie biegów. Przeszkadzał, zwłaszcza na początku, nieco pozbawiony uroku kształt karoserii oraz ciasne wnętrze wykonane z takich sobie materiałów, na których eksploatacja, nawet niezbyt intensywna, dość szybko zostawiała wyraźny ślad. Ale to wszystko z biegiem czasu przestawało się liczyć. Przede wszystkim dlatego, że równie fajnego kompakta, o równie dobrych właściwościach jezdnych nie zbudował nikt inny, a pozbawiona polotu sylwetka okazała się nad wyraz ponadczasowa. Auto prawie się nie zestarzało, ale powstało w 2004 roku, więc najwyższy czas na zmiany. Nowa generacja będzie miała swoją premierę na targach motoryzacyjnych we Frankfurcie. Jednak obfita porcja zdjęć i danych technicznych dostępna jest już teraz. Z zewnątrz niestety, przynajmniej na fotkach, auto nie robi zbyt dobrego wrażenia. Tył jest jakiś dziwny, profil jeszcze gorszy, a z Przodu nowa jedynka wygląda jakby miała kichnąć. Wnętrze też jest jakieś takie proste i bez wyrazu, ale za to cała reszta wspaniała. Platforma podłogowa jest niemal identyczna jak w trójce kolejnej generacji, choć nieco krótsza. A silniki? Tu postęp jest największy, choć wybór na razie przynajmniej nieco ograniczony. Do dwóch zaledwie pojemności w pięciu wariantach mocy. Najtańsza benzyna oznaczona symbolem 116 to motor 1.6 turbo. Niby tylko 136 koni, ale auto od 0 do setki rozpędza się w 8,5 sekundy. Najsłabszy diesel dwulitrowy 16-konny zrobi to o niecałe 2 sekundy wolniej. Druga, przy okazji najmocniejsza benzyna to 170 koni i 7,4 sekundy do setki, a o 15 koni mocniejszy diesel potrzebuje jeszcze o 20 sekundy mniej i pali przy tym 4,5 litra ropy na 100 kilometrów, a z czasem pojawią się odmiany jeszcze mocniejsze, być może również z 6 cylindrami pod maską. Ale i tak, nie możemy się oprzeć wrażeniu, że auto zostało zaprojektowane z uwzględnieniem dalekowschodnich gustów, co zresztą zdarza się ostatnio coraz częściej, nawet najlepszym. Ostatnio o chińskich Klientów postanowiła zadbać również firma Porsche, która z okazji dziesiątej rocznicy obecności na rynku wypuściła specjalną wersję 911 Turbo S, czyli tej najmocniejszej. Aut będzie tylko 10, a od zwykłych, niezwykłych Turbo S będzie je można odróżnić po specjalnym lakierze, wykończeniu wnętrza i okolicznościowej tabliczce. A jakże, osiągi się nie zmieniły. Nadal są uszałamiające. Od zera do setki auto przyspiesza w 3,3 ,3 sekundy. Tak to już ostatnio jest, że coraz więcej firm przygotowuje specjalne wersje swoich samochodów na ten wyjątkowo chłonny, ale też wydawałoby się mało wymagający rynek. A teraz, skoro mamy wtorek, zapraszam Państwa na nasz motodziennikowy ranking. A tym razem chcielibyśmy pokazać Państwu pięć propozycji przygotowanych specjalnie dla osób, które samochodów nie lubią, ale czymś jeździć muszą. Tradycyjnie już mamy pięć przedziałów cenowych: do 5, do 15, do 30, do 50 i do 150 tysięcy złotych. Auto musi być w miarę porządne, młode i ma mieć duży bagażnik, może być za to niemiłosiernie brzydkie. A skoro tak, to w kategorii najtańszej umieścimy Fiata Punto drugiej generacji. Pięć tysięcy powinno nam wystarczyć na samochód 10-11-letni z benzynowym silnikiem i wspomaganiem. To dość dobry wybór. Części są tanie, a auto całkiem niezłe i nawet niebrzydkie. Większe pole do popisu mają ci, którzy na samochód mogą przeznaczyć trzy razy więcej. Tu polecamy zwrócić uwagę na Renault pierwszej generacji. Od strony technicznej to zwykłe Clio 2, tyle że z bagażnikiem. I dzięki temu części jest mnóstwo i są one bardzo tanie. Na za 15 tysięcy kupimy 4-5 letni egzemplarz, często bezwypadkowy, salonowy i w dodatku z dieslem i klimatyzacją. Za to jeśli chcemy wydać na samochód 30 tysięcy zależy nam wyłącznie na tym, żeby się sprawnie przemieszczał, to warto zwrócić uwagę na koreańskie Chevrolety. Naprawdę niezły stosunek jakości do ceny ma dla przykładu Epika. Auto spore, dość wygodne, choć w środku wykonane i wykończone raczej spartańsko. Polecamy samochód z silnikiem Diesla dwulitrowym 150-konnym. Za 30 tysięcy będzie to auto z 2007 roku. A jeśli chcemy wydać 50 tysięcy, tu ponownie polecamy Fiata. Chroma to niemal to samo co Opel Vectra, czyli duże, wygodne i bezpieczne auto. Z tym, że ładne inaczej, ale bardzo praktyczne i relatywnie tanie. 50 tysięcy wystarczy na pojazd dwuletni, świetnie wyposażony, z małym przebiegiem i z motorem diesla. A jeśli mamy do wydania trzy razy więcej, to będzie największy problem, bo i wybór jest największy. Jeśli chcemy suwa, polecamy nowe Kia Sorento. Jeśli limuzynę, to za 150 tysięcy złotych kupimy może nie najpiękniejszego, ale za to wspaniale zrobionego Mercedesa. Będzie to roczna dwuletnia e-klasa nowej generacji. Auto może niekoniecznie porywające, ani oryginalne, ale za to bezpieczne, wygodne i komfortowe. I to wszystko na dziś. Państwa propozycje, zarówno te uzupełniające, jak i negujące nasz ranking są oczywiście bardzo mile widziane. Zapraszam na forum. Jeszcze tylko odpowiem na pytanie, które na pewno dzisiaj się pojawi. Gdzie? Oczywiście w Sopocie, gdzie była przepiękna pogoda, gorąco i to między innymi dlatego wczorajszy motodziennik był tak późno. Kłaniam się nisko do zobaczenia już jutro.